Cześć, witam Was wszystkich na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie powiemy trochę o zmianach, jakie zaszły we władzy cesarskiej, a także o sytuacji w kościele. A też, otóż w 1273, co już sobie zresztą mówiliśmy, teraz to będzie taka mała powtórka, w 1273, nawet nie będę rozpisywał tej daty, mamy koniec wielkiego bezkrólewia w cesarstwie rzymskim. I przejmuje władzę Rudolf I Habsburg. Dołącza on także ziemię Austrii, Styrii i Krainy, które oczywiście podbija i zostawia jako lenno dla synów. Wkrótce to także Austria stanie się jakby ostoją dynastii Habsburgów, gdyż tutaj już później tron zostanie utracony na rzecz Luksemburgów, utracony przez Habsburgów na rzecz Luksemburgów. Mianowicie władzę przejmuje też Karol IV, luksemburski w 1346 roku. Jest on także królem Czech, dlatego tutaj mamy, tutaj jest on jednocześnie królem Czech, a także cesarzem rzymskim, a stolicą państwa w zasadzie w tym czasie zostaje jeszcze Praga. Innym takim rodem, tutaj może warto kojarzyć, który się ubiegał, nie tylko byli Habsburgowie i Luksemburczycy, ale także Wittelsbachowie. Ale co jest ważne tutaj w władzy Karola IV, to to, że w 1356 roku, 1356, wydaje on złotą bullę. Możemy sobie zapisać samo złota bulla. Nazwa jakby dumnie brzmi, a złota bulla to było nic innego jak po prostu regulacja prawa wyboru króla. I w ten sposób, oczywiście króla chodzi tutaj o władcę Rzeszy. Tutaj przede wszystkim dążono do samodzielności książąt Rzeszy, żeby były jak najbardziej samodzielne w swoich dzielnicach. I wybrano tutaj prawo 7 elektorów. I ci elektorzy to byli arcybiskupi Moguncji, Kolonii, Trewiru, a także król Czech, Palatyn Renu, no i książę Sasko-Wirtemberski oraz margrabia Brandenburski. I te osoby wybierały właśnie władcę. Tutaj warto zaznaczyć, że papież już nie miał wpływu na wybór władcy, co miało właśnie zaznaczyć taką oddzielność tej władzy cesarskiej, czyli papież nie ma wpływu w Złotej Bulli na wybór władcy, a także elektorzy nie tylko otrzymali tutaj prawo, znaczy tutaj to prawo właśnie wyboru, ten przywilej, ale także otrzymali gwarancję niepodzielności swoich terenów, a także liczne przywileje, czy to ekonomiczne, administracyjne, no i oczywiście prawne. W ten sposób Rzesza tak naprawdę staje się luźnym związkiem państwa, nie już jednolitym tutaj organem, a władca jest tylko takim, można powiedzieć, bardziej przywilejem, tytułem honorowym niż realnym władcą. Dynastia Luksemburczyków kończy się w 1437 roku śmiercią Zygmunta Luksemburczyka. Zygmunt Luksemburczyk. Ja szybko napisałem. Wprawę nabieram, wam powiem. Zygmunt Luksemburczyk i władzę tutaj przejmuje Albrecht II Habsburg i on już rządzi do 1806 roku, do upadku właśnie cesarstwa, tutaj cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, ale to jeszcze daleko do tego, jeszcze będziemy sobie o tym mówić, ale tą datę można kojarzyć 1806. W tym czasie mamy tutaj Bonifacy VIII jest papieżem w latach 1294-1303, dlatego sobie o nim wspominamy, tutaj się trochę cofamy w czasie, dlatego sobie o nim wspominamy, gdyż jego pontyfikat był dość przełomowy, gdyż próbował on tutaj całkowicie uniezależnić władzę kościoła od świeckiej, wynieść ją poza świecką, uznawał, że to tylko tutaj władza duchowna jest najważniejsza, robił się takim jakby szefem nad innymi władcami, no ale Filip IV Piękny go oczywiście wtrącił do więzienia, no i tam on po paru dniach po prostu zmarł i tak się skończyła kariera Bonifacego VIII. Z kolei inny papież, jeden z następców, Klemens V,
Klemens V, on trafił do Awinionu, gdyż tam została przeniesiona stolica, siedziba w zasadzie, siedziba papiestwa. To było, Awinion leży w południowej Francji, ale tutaj także kardynałowie zaczęli, w kolegium kardynałów większość zaczęli stanowić Francuzi. No i okres tego pobytu papieża w Awinionie nazywamy niewolą awiniońską. Było to w latach 1309-1377. Możemy podpisać niewola awiniońska. Niewola awiniońska. Z małej oczywiście to jest przymiotnik miasta Awinion, oczywiście z wielkiej. No i w 1377 roku, w tej tutaj dacie, stolica zostaje przeniesiona z powrotem do Rzymu, a także z czasem w 1378 roku papieżem zostaje już tutaj Włoch, pierwszy raz od dłuższego czasu, Włoch Urban VI. Sobie, o, przeniesiemy się tutaj, tutaj zdradzimy dalszą część odcinka. Mamy Urban VI. Urban VI. On jest Włochem, ale nie podoba się to, tutaj Urban VI nie podoba się kardynałom francuskim, którzy uznali ten wybór za nieważny, no i postanawiają powołać swojego papieża, Klemensa VII. Klemens VII, zapiszemy sobie skrótowo FR, Francja. No i między nimi mamy walkę zbrojną, tutaj walka, rzucają sobie nawzajem na siebie klątwy i to dochodzi do takiego rozłamu, który nazywamy Wielką Schizmą Zachodnią. Wielka Schizma Wschodnia była oczywiście omawiana wcześniej. Wielka Schizma Zachodnia, w której po prostu mamy jakby dwóch papieży. No i sytuację tą próbowano w 1409 roku rozwiązać na soborze w Pizie. Sobór Pizę zapiszemy sobie. Sobór w Pizie. No i czy się udało? No niestety, niestety, ale nie. Mieliśmy w tym czasie tutaj taki dość... Dlaczego postanowiono w ogóle działać, przeciwdziałać temu? No mieliśmy straszne rozbicie dyscypliny wśród duchownych. Nie było jakby takiego centralnego ośrodka władzy. Już nikt tego tak nie kontrolował. Zaczęła być coraz bardziej znowu powszechna symonia. Duchowni obejmowali tutaj urzędy, korzystali ze swoich beneficjów, bardziej się przywiązywali tutaj do dóbr ziemskich niż do tego, co powinni, czyli jakichś dóbr duchowych tutaj związanych z duszą. No i sobie w Pizie wybiera co prawda papieża kolejnego, Aleksandra V. Aleksander V, który staje się trzecim już papieżem i w tym okresie mamy po prostu już trzech papieży, co teraz nam się oczywiście w głowie nie mieści, no ale w tamtych czasach, jak widać, wszystko było możliwe. I ostatecznie tych trzech papieży, Urban VI, Klemens VII i Aleksander V, uznali, że teraz uznają tego nowego papieża, który zostanie wybrany na soborze w Konstancji, który obradował w latach 1414-1418. Sobie wyobraźcie, że oni tam siedzieli 4 lata, nie wiem, o czym oni mogli gadać. Oczywiście żartuję. Sobór w Konstancji. Sobór w Konstancji. Na soborze w Konstancji pam, 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 znaleziono, znaczy nie znaleziono, oczywiście, tylko wybrano papieża Marcina V. Marcin V, który został uznany przez pozostałych trzech, choć tam były dość też długie opóźnienia w tym uznaniu go, został uznany za tego jedynego papieża. No ale w tym czasie w kościele zawiązała się też walka o władzę. Znaczy ogólnie osłabił się autorytet samego papieża. No wiadomo, jak mamy trzech, a później jednego, to jest też takie mieszane. Osłabił się autorytet papieża i pojawiła się walka między dwoma grupami. Między koncyliaristami. Koncyliariści.
Koncyliariści byli to zwolennicy, zdecydowani zwolennicy soboru jako najwyższej władzy, no i kurialiści, to możemy versus jak jakieś kreskówce, kurialiści. Kurialiści tutaj preferowali oczywiście kurię papieską. Tutaj taka ciekawostka, koncyliaristów wspierali nie tylko profesorowie Sorbony, ale także polscy duchowni tutaj z prymasem Mikołajem Trąbą. No tak, wcześniej mieliśmy Świnkę, teraz Trąba. Ciekawe, co będzie następne. W tym czasie także podczas kryzysu kościoła znowu się pojawiły ruchy, które postanowiły wprowadzać nowe idee religijne, które coś w tym kościele zmienią. I tak tutaj John Wycliffe, widzicie jak się śmiesznie pisze tutaj, bodajże po angielsku możliwe, albo po niemiecku, nie wiem, czyli Jan Wycliffe, bo John to Jan oczywiście, on tutaj wprowadził ideę, która została uznana oczywiście za herezję. Był on profesorem z Oxfordu, teologiem. Uznał on, że tutaj nie papież powinien mieć takie najwyższe zdanie, ale to, co jest napisane w Piśmie Świętym, i także Kościół powinien być ubogi, nie taki już taki bardzo wystawny. A także uznał, że Kościół, to jest ważne, nie jest potrzebny do pośrednictwa z Bogiem, a ludźmi. No i do tej idei nawiązywał Jan Hus, który zresztą był na soborze w Konstancji, dostał nawet list żelazny od Zygmunta Luksemburczyka, że nic mu się nie stanie, pomimo że głosi takie tutaj herezje, no i on tam próbował bronić tych swoich poglądów, no ale mimo to w 1415 roku go po prostu, no tutaj możemy sobie narysować, spalono. Załóżmy, że to jest taki ogień, niby ten oczyszczający. Jana Husa spalona, co oburzyło całkowicie Czechów, którzy się z nim bardzo asymilowali i doprowadziło tak naprawdę do wybuchu wojen husyckich z racji tego, że nie podobało się brak dotrzymania umów przez Zygmunta Luksemburczyka wobec Czechów, a Zygmunt Luksemburczyk, co warto oczywiście wspomnieć, był ich królem. Doprowadziło to właśnie do wojen husyckich. I to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia ponownie.